posłanką do Parlamentu Europejskiego, tutaj waszą. Europosłanka uczestniczy w pracach dwóch komisji. Ja jestem w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta. Pełnym członkiem i wiceczłonkiem Komisji Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej. Posłanka przedstawiła rolę posła sprawozdawcy, podkreślając, że poseł sprawozdawca to jest najważniejsza funkcja, jaką można mieć. Mająca znaczący wpływ na proces legislacyjny przebiegający w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przygotowuje dyrektywę i ona zostanie przyjęta przez Parlament i przez Radę Europejską, to musi być potem wdrożona do prawa krajowego każdego z krajów członkowskich. Ale Komisja Europejska, która ma inicjatywę ustawodawczą, ona proponuje te dyrektywy, czyli prawo unijne, ona przysyła tę dyrektywę do nas. I wtedy my się nad tą dyrektywą zwracamy. I tu pojawia się osoba posła sprawozdawcy. I poseł sprawozdawca jest tą osobą prowadzącą to zwracanie się. Patrzymy, czy to rzeczywiście się zgadza z traktatami, czy to naszym wyborcom będzie odpowiadało, czy to gwarantuje ochronę konsumenta, nie tylko biznesu, albo biznesu, a nie tylko konsumenta. I taki poseł sprawozdawca prowadzi te trasy. Jak poseł sprawozdawca przygotuje swoją opinię na temat jakiejś dyrektywy, względnie swój raport na temat dyrektywy, to wtedy cała komisja może namaścić poprawki. Musimy się dogadać, co zrobić z tymi poprawkami, żeby one nie były sprzeczne między sobą. Jak to zrobić, żeby była wspólna opinia, wspólne stanowisko komisji ostatecznie. A to dlatego, że Unia Europejska porusza się w obrębie wspólnego rynku wewnętrznego. To jest właściwie najważniejsze osiągnięcie, jakie mamy w Unii Europejskiej. To znaczy, że możecie się poruszać bez barier, że możecie się uczyć, gdzie chcecie, że możecie pracować, powinniście pracować, gdzie chcecie, sprzedawać i kupować, skąd chcecie, brać kredyty, gdzie chcecie i lokować pieniądze, gdzie chcecie. Tak powinien wyglądać rynek wewnętrzny. Choć nie zawsze tak wygląda. Mamy mnóstwo barier. Macie telefony komórkowe? No i jest drugi problem. Jak to się wyjedzie za granicę, to te ceny nam skaczą, jak nie wiadomo co. Jeżeli patrzę na ten rynek wewnętrzny, gdzie zasadniczo powinniśmy mieć prawo pracować w sumie itd., to uznawalność kwalifikacji jest inna w każdym kraju. Kredyt człowiek chce brać w innym kraju, no to jak bierze w Polsce kredyt, to może wziąć hipotekę na własne dom, mieszkanie, czy jeżeli ktoś posiada, to na to. Jesteśmy w rynku wewnętrznym, jak bierzecie kredyt Holandii, to nie możecie go wziąć na hipotekę czegoś, co macie w Polsce. Jesteśmy na rynku wewnętrznym. Nie możemy mieć tych barier. Jak kupujecie coś w internecie, to zauważcie, jak często się pojawia, iTunes jest klasycznym przykładem, not available in your arena. Nie, niedostępny w Twoim kraju. Dlaczego? Bo takich tematów jest w rynku wewnętrznym mnóstwo i bardzo Państwa zapraszam, żebyście się temu przyglądali, bo to jest najważniejsze osiągnięcie w Unii, według mnie, dlatego jestem w tej komisji i dotyczy naszego życia codziennie. Europosłanka wyjaśniła także, jak można zmienić prawo europejskie w drodze inicjatywy obywatelskiej. Możecie zebrać 1 000 000 podpisów w Europie, co słuchajcie, nie jest takie trudne. Nas jest 500 milionów obywateli, a zobaczcie już ile jest użytkowników Facebooka na przykład. Więc to nie, dla mnie 1 000 000 podpisów, ja bym to zebrała sama. Jeśli obywatele biorą 1 000 000 podpisów, to i ten temat się mieści, prawda, w tematyce Unii Europejskiej, to Komisja Europejska musi zaproponować rozwiązanie. Tak jak w Polsce niedawno zbierano 100 tysięcy podpisów po to, żeby parytety wprowadzić do Sejmu, żeby powiększyć 100 tysięcy podpisów karty międzynarodowe, prawda, były zbierane takie podpisy niedawno. No i wtedy Sejm się musi tym zająć. No i tak jest wpisane w tym traktacie lizbońskim, 1 000 000 podpisów, komisja się musi pomylić, no ale pytanie jest, kto ma zbierać te podpisy, w jaki sposób, jak je liczyć, ile czasu, co komisja musi konkretnie zrobić, jak ma wyglądać formularz i tak dalej, w 27 krajach musimy się dogadać, w jakim języku, więc trzeba było zrobić całą tą otoczkę prawną i nad tym pracowałam. Konsultowałam tak samo z świętokrzyskim organizacje pozarządowe, samorządy, obywateli, jakby chcieli, żeby to wyglądało. No i jest teraz takie prawo, które chyba w drugiej połowie tego roku wejdzie w użytkowanie, może jeszcze się uda na prezydencji węgierskiej, że ma być komitet powołany z 7 osób z 7 krajów, który proponuje tę inicjatywę obywatelską i muszą zebrać 1 000 000 podpisów przynajmniej w 7 krajach.